Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca Plus. Dzisiaj pięknie słoneczko świeci, ptaszki ćwierkają, gdzieś tam koguta słyszę w oddali, przyroda budzi się do życia i od razu uśmiech pojawia też się na ustach, na stole trochę walentynkowo, ale dzisiaj nie będzie o walentynkach. Tak na dobrą sprawę do końca też nie będzie o poradach motoryzacyjnych, a dzisiaj odcinek będzie dotyczył 50 tysięcy subskrybentów na kanale Motodoradcy. Powiem Wam jedno, jest mi trudno sobie wyobrazić... Słyszycie? Przyroda naprawdę budzi się do życia. Trudno jest mi sobie wyobrazić te 50 tysięcy osób, jakby miały się tutaj znaleźć w jednym momencie. Naprawdę jest to dla mnie oszałamiająca liczba, ale ja zawsze każdemu też powtarzam, jak ktoś pyta o takie liczby, że ja każdego subskrybenta traktuję nie jako całość 50 tysięcy, tylko mimo wszystko jako jedną pojedynczą osobę. I to też widzicie, jak staram się... Jak staram się odpowiadać Wam na pytania w komentarzach, na pytaniach we wiadomościach, robię co mogę. Tak na dobrą sprawę, ten odcinek miał wyglądać troszeczkę inaczej, ale część osób wie o tym, że kostka, którą skręciłem, no cały czas daje mi mocno po kościach i muszę powiedzieć, że no mam trochę spore problemy z nią, bo jest jakiś tam odprysk, jakaś tam pęknięta torebka stawowa. Zrobiłem to na piłce halowej, bo już też ktoś mnie o to pytał. No niestety, takie przypadki chodzą po ludziach i zdarza się coś takiego. Nie było to nic specjalnego oczywiście, ale powiem Wam jedno, przez to unieruchomienie, ja nie lubię być unieruchomiony w domu. Lubię czasem sobie poleniuchować, jak każdy, no ja nie jestem robotem, ale faktem ja lubię dużo pracować, ale jeżeli musiałem być unieruchomiony nie ze swojej woli, to powiem Wam szczerze, naprawdę, to było dla mnie, te ostatnie dwa tygodnie były dla mnie dość trudne. Dzisiaj już bez kuli, co prawda w ortezie, ale chodzi już mi się trochę lepiej. Ale mimo wszystko trzeba z takich rzeczy wyciągać pozytywne elementy. Już Wam powiem, o co chodzi. Naprawdę dużo w przeciągu tych dwóch tygodni wydarzyło się dobrych elementów, więc wyciągajcie naprawdę same plusy nawet z takich sytuacji, które nie wyglądają zbyt kolorowo i różowo. Chcę Wam przede wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście jako całości, ale i przede wszystkim każdemu z osobna, za te miłe słowa, za te miłe wiadomości, za te super komentarze. Naprawdę, powiem Wam szczerze, daje to dużego powera do działania, aż naprawdę chce się działać, chce się tworzyć, bo ja to przede wszystkim robię dla Was. Dla siebie to mógłbym sobie mówić do lustra, no ale czegoś takiego praktykować nie będę, więc ja to robię dla Was i dopóki będę mógł Wam pomagać w tym, to na pewno będę to robił. Dziękuję Wam też za różnego rodzaju rozmowy, gdzieś na ulicy, nawet wczoraj na parkingu pod Tesco, gdy wyjeżdżałem, między dwa auta spotkaliśmy się i też jeden widz zatrąbił, uchyliłem szybę, chwilę żeśmy porozmawiali. Naprawdę jest to mega sympatyczne i bardzo się cieszę. I naprawdę, jeżeli gdzieś tam stoicie daleko, bo tak nieraz widzę, że tam ktoś się tak przygląda czy coś, ja broń Boże, przecież ja nie jestem jakąś żadną gwiazdą. Normalny, zwykły, szary człowiek, więc podchodźcie. Jak macie jakieś tam pytania związane z motoryzacją, nie krępujcie się zawsze, zawsze, jeżeli mam tylko czas, zawsze służę pomocą i pamiętajcie o jednym. Na tym kanale, czy w wiadomościach, czy osobiście, czy w komentarzach, zawsze mówimy sobie na ty. Ja jestem Waldek, więc przyjmijmy taką zasadę, że wszyscy, nieważne w jakim wieku jesteście, mówmy sobie na ty. Tak będzie po prostu łatwiej, nie będziemy zachowywali takiego dysonansu niepotrzebnego. Dużo się ostatnio dzieje, chociażby materiał z ostatniej niedzieli dotyczących rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle. To nie jest tak, że ja bronię tych kierowców, którzy przejeżdżają na tym późnym żółtym. Pytaliście mnie o zdjęcie, które wstawiałem na Facebooku w piątek, gdy podpisywałem z prezydentem miasta Zgierza specjalne pismo. Ono zostało skierowane do Inspekcji Transportu Drogowego, jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o to, żeby jeszcze raz przeanalizowały, czy na takich skrzyżowaniach można montować timery, bądź zmienić nasze prawo i zrobić system austriacki, czyli z mrygającym światłem zielonym. Nie chodzi mi o to, żeby od razu wprowadzać to w całej Polsce, ale na tych 20 modelowych skrzyżowaniach, gdzie zastosowano rejestratory przejazdu, bo naprawdę panuje na nich duży bałagan i nie jest to tylko moja opinia, ale po prostu widzimy, czy osoby, które zgłaszają się do Urzędu Miasta, czy chociażby nawet po rozmowie ostatnio po raz kolejny z Emilem Rau, gdy ten temat podejmowaliśmy, te skrzyżowania do końca właśnie przez to nie są bezpieczne, bo ludzie boją się przejeżdżać na zielonym świetle. Właśnie to jest najlepsze, że boją się przejeżdżać na zielonym świetle, bo boją się, że zaraz to światło się zmieni. Więc jeżeli mają być te skrzyżowania edukacyjne, to niech one będą w 100% edukacyjne, bo póki co no to one są takie połowicznie edukacyjne. Pytacie mnie też, gdzie w tym roku będę pojawiał się na różnych zlotach, imprezach.
Powiem jedno, na pewno będę na targach motoryzacyjnych w Poznaniu, na pewno pojawię się na zlocie Fiata Multipli w czerwcu, no i obowiązkowo na zlocie Motokillera na początku lipca, bo tam też będziemy z Jackiem robili taką małą pogadankę z udziałem większej grupy osób, ale na razie nie chcę dużo zdradzać. Zapraszacie mnie na dużo zlotów, na dużo eventów i powiem Wam szczerze, kalendarza by mi troszeczkę brakło, więc nie obrażajcie się, jeżeli napiszę, że jest na przykład mi ciężko z czasem czy coś, więc postaram się. Jeżeli gdzieś byłbym przy okazji, nie ma najmniejszego problemu, na pewno przyjadę. Również ostatnio informowałem na Facebooku, że będę przechodził, to jest dość długie szkolenie, później jest egzamin państwowy. Chcę przygotować się do egzaminu na instruktora doskonalenia techniki jazdy. Powiem Wam tak, ten temat już od jakiegoś czasu chodził mi po głowie. Chcę, żeby tutaj przygotowywał mnie do tego Adam Kniętowski. No, moim zdaniem guru motoryzacyjny, jeżeli chodzi o doskonalenie techniki jazdy w Polsce. I przede wszystkim robię to po to, bo chcę tą dodatkową wiedzę, jak i te materiały, które może przy okazji gdzieś też sobie nagram z tego, wykorzystać w materiałach dla Was. Bo to jest najlepsza forma też edukacji. Ja wiem, że w teorii, ale ja postaram się to w taki sposób pokazać, żeby no na tej wizji było widać faktycznie, że jeżeli to auto gdzieś tam bokiem sunie, w jaki sobie sposób z czymś takim radzić. Szykuję też się kilka wyjazdów zagranicznych. Nie chcę na razie też dużo zdradzać, ale mam sporo pomysłów na rozwój tego kanału w tym roku. No i miał być wyjazd ze Zgierza do Warszawy na rolkach w jeden dzień. No ale z racji tej skręconej kostki to dokładnie miało być dzień przed weekendem majowym, 134 km, taka była trasa planowana, ale no ze względu na tę kostkę prawdopodobnie albo będę musiał to odłożyć na późną jesień, albo prawdopodobnie na przyszły rok. Dość trudne wyzwanie, ale siedzi mi to w głowie od dawna i jak mam jakiś cel, to ja po prostu do niego dążę i Was też namawiam do tego, żeby realizować swoje jakieś założenia. Rekord, jaki udało mi się przejechać, to było 2 lata temu z Łodzi do Sieradza, dokładnie wtedy zrobiłem 71,5 km i wydaje mi się, że jeszcze miałem trochę zapasu. No ćwiczyłem w grudniu nawet, trochę w styczniu, ale no ta kostka troszeczkę mi tutaj utrudniła. Mam też tutaj kilka pytań, które zadaliście mi w ostatnim czasie, takich dotyczących mnie. Czy zawsze jestem takim optymistą? Powiem Wam szczerze, nie, na 100%, przez 100% całego dnia no nie da rady mieć cały czas uśmiechu na ustach, no bo w końcu trzeba się też w jakimś momencie przespać. Ale powiem Wam, że tak, z natury jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia i to pomaga, naprawdę. Widzę, że cholerycy mają duże problemy przez to, że po prostu zbyt bardzo się denerwują. Polecam jednak uśmiechać się i czerpać z życia garściami, ile się po prostu da. Czy mógłbyś prowadzić jakiś program w telewizji? To pytanie w ostatnim czasie znowu kilkanaście razy pojawiło się i powiem Wam jedno, tak, były rozmowy z TVN Turbo, ale one były w wakacje, jak dobrze pamiętam. One się w ogóle gdzieś tam rozjechały i powiem Wam szczerze, na razie i chyba w najbliższej jakiejś przyszłości ja siebie w ogóle w telewizji nie widzę. Mi jest lepiej w ogóle tutaj, na YouTubie jest trochę większa spontaniczność mimo wszystko i robię to, co chcę. I nagrywam to, co chcę i o czym chcę, więc tutaj mam dość dużą różnicę, ale pozdrawiam serdecznie wszystkich z TVN Turbo jak najbardziej. Jakie jest Twoje auto marzeń? O tym już mówiłem bodajże w 100. odcinku, ale teraz odpowiem na to pytanie trochę z innej strony. Własne, prywatne. Jak wiecie, jeżdżę różnymi samochodami, od 40 tysięcy do, nie wiem, kilkuset tysięcy, ale powiem Wam jedno. Gdy już pojeździ się kilkoma takimi autami, one wzbudzają emocje. Na początku człowiek się cieszy, ale jak później oddaje to auto, to tak dziwnie się czuje. Nie, naprawdę, największe emocje budzi własne auto. To jak wsiadasz, jak możesz coś przy nim podłubać, jak możesz go, nie wiem, wywoskować, umyć, wyczyścić, sprawia mi to na pewno najwięcej radości, bo wiem, że to jest moje i mogę sobie o nie dbać tak, jak ja chcę. Iloma jeździłem autami. Temat przewijał się wielokrotnie na motoryzacyjnych godzinach wychowawczych w szkołach, do których mam zamiar w tym roku jeszcze wrócić. Nie wiem, nie prowadziłem takiej listy samochodów. Wydaje mi się, że aut, które w ogóle prowadziłem, czyli i nowe, i używane, którymi miałem okazję jechać za kierownicą, wydaje mi się, że nie wiem, to może być koło 1500, może więcej, może być koło 2000. Trudno mi powiedzieć, gdzieś taki przedział, ale samochodów takich, którymi przejechałem minimum ten
1000 kilometrów, wydaje mi się, że było tak około 400-450. Kiedy odcinek auta do danej ceny? O to też bardzo często pytacie i ja tak trochę to odsuwałem i powiem Wam z jakiego powodu, tu nie ma przypadku, to nie jest, broń Boże, moje lenistwo. Chodzi o to, że ja wrócę, teraz podjąłem decyzję, że na pewno wracam do tej serii. Chodziło o to, że często przy odcinkach do 10 czy 15 tysięcy złotych pisaliście do mnie później w wiadomości, no tak, Waldek, ale Ty rekomendowałeś Passata 1.9, 90, ja byłem oglądać kilka takich Audi, same szroty i buble, jak Ty możesz coś takiego rekomendować? I powiem Wam szczerze, takich pytań było sporo, więc teraz, jeżeli nagram taki odcinek, to od razu z automatu powiem, że to jest pod warunkiem, że dane auto było naprawdę dobrze eksploatowane. Myślałem, że nie trzeba takich rzeczy tłumaczyć, ale po prostu będę w tych materiałach coś takiego wklejał, taką adnotację, żeby później nie było niejasności, bo wiadomo, jedno auto jest tak eksploatowane, drugie jest inaczej eksploatowane, no trudno, żeby wszystkie były w idealnym stanie. Kiedy odcinek o samochodach z LPG? Mam nadzieję, że lada moment, bo nie miałem auta żadnego z LPG, żeby to nagrać, bo chciałem no mieć jakieś przebitki z tankowania czy z czegoś, ale prawdopodobnie będzie nagrany w jednej ze stacji montażu LPG, więc można będzie trochę więcej powiedzieć. Dajcie mi jeszcze chwilę czasu, bo naprawdę mam teraz bałagan w kalendarzu ze względu na tę nogę i postaram się coś więcej później zrobić. I tak samo było pytanie dotyczące testu mojej Laguny Coupé. To pytanie się pojawiło z ręką na sercu w komentarzach, jak i w privach, nie wiem, z 50-60 razy. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu bądź na początku następnego tygodnia uda się to nagrać. To będzie trochę inny test, trochę taki z humorem, trochę w innej formie. Mam już to w głowie ułożone, nie chcę za dużo też zdradzać, ale żeby nie było, jest to już w przygotowaniu. Nie chciałem tego nagrywać w zeszłym tygodniu z prostego względu. Jakbym miał gdzieś chodzić wokół auta, no nie chcielibyście takiego widzieć kuśtykającego, bym trochę pewnie dziwnie wyglądał albo z jakąś kulą, więc no mam nadzieję, że już teraz jak obrobię się mniej więcej do czwartku, bo prawie że codziennie mam jakieś wyjazdy, to postaram się bliżej weekendu bądź na początku następnego tygodnia, jak pogoda nam tutaj dopisze, coś takiego nagrać. No i właśnie, przechodzimy już powoli do końca. No tak dziwnie byłoby, bo już jeżeli wytrwaliście tyle minut teraz ze mną i z okazji 50 tysięcy subskrypcji, żebym w jakiś sposób nie podziękował. I powiem Wam jedno, no w jaki sposób mogę podziękować? Przede wszystkim słownie, jak to mój były jeden z prezesów mówił, pochwałką wzrokową, ale to jest trochę za mało, więc chciałem zrobić też mały konkurs. Konkurs, w którym do wygrania będzie miernik lakieru, no bo jakżeby co innego. Mój miernik lakieru tak na dobrą sprawę użyty tylko tyle, że do nagrania materiału go chyba ani razu nie używałem, bo nawet ma folię. To jest model GL Pro 1, nowy model Pro GTH. Kosztuje około 520 zł, więc przeznaczam go na konkurs, który możecie wygrać. Zróbmy tak, rozstrzygnięcie będzie w środę przed materiałem środowym. Ja o tym napiszę na Facebooku i pod spodem w adnotacji pod filmem, no ale no, losowania nie zrobię, bo ja nie lubię robić losowania, więc zróbmy w ten sposób. Odpowiedzcie mi na takie pytanie. Za co cenicie najbardziej swój samochód? Nie wiem, możecie jednym zdaniem, dwoma, pięcioma, dziesięcioma. Po prostu opiszcie to w ciekawy sposób, a ja wybiorę jedną odpowiedź, którą nagrodzę takim miernikiem i później poproszę na priv tę osobę, żeby podała mi swoje dane. Tak, to będzie subiektywne, no bo to ja wybieram, ale postaram się tutaj na pewno kogoś nagrodzić za dobrą odpowiedź, więc mam nadzieję, że ten miernik komuś będzie mógł służyć. No i oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do mnie, pytania związane z kanałem, tematy odcinków, których naprawdę podsyłacie mi bardzo dużo i to mnie bardzo cieszy, bo ja się staram, nagrywając kolejne materiały, realizować Wasze potrzeby, tak na dobrą sprawę, więc podsyłajcie mi to, będzie mi bardzo miło, na pewno będę dzisiaj siedział z Wami jak najdłużej się da, tak jak zawsze, w środę i w niedzielę, od godziny 20 do tej mniej więcej 23 czy północy, no w zależności jak jestem zmęczony, zawsze z Wami siedzę, staram się na bieżąco odpisywać na komentarze, więc nawet jeżeli macie pytania do mnie, nie związane do końca z materiałem, piszcie w komentarzach. To będzie najszybsza droga komunikacji. To będzie na dzisiaj tyle. Dzięki jeszcze raz wielkie, serdeczne za to, że jesteście tutaj ze mną. Naprawdę bardzo jest mi miło z tego powodu. Trochę chłodno, już będę się zbierał. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!